Dobrze, witam Państwa na szkoleniu, które zorganizowane zostało w ramach tygodnia społeczności Smart. Czyli Smart Community Week. Spotykamy się w ramach webinaru, którego tytuł jest Ze Smart Notebookiem na lekcji. Przypominam, że w ramach tego tygodnia na całym świecie odbywają się właśnie różnego rodzaju seminaria, szkolenia, prezentacje i trwały od poniedziałku do pewnie soboty, można, jeżeli Państwo znacie język angielski lub czeski lub, nie wiem, jakieś inne języki, to można skorzystać i zapisać się. Informacje są na naszym Facebooku. Przypominam, że możemy zadawać pytania, komunikować się za pomocą swoich mikrofonów. Natomiast prośba moja jest taka, żeby na czas, kiedy skończycie Państwo, żeby ten mikrofon wyłączyć, dlatego że ten dźwięk, który ja tutaj z siebie wydaję, później wraca do mnie od Państwa przez mikrofony z opóźnieniem, no i tak trochę niezbyt przyjemnie się, że tak powiem, czuję, słysząc to, co powiedziałem przed chwilą. Drugim medium, za pomocą którego możemy się komunikować, w dolnym lewym rogu mamy coś, co nazywa się wiadomości błyskawiczne i tutaj możemy również zadawać pytania, spostrzeżenia, no, co tam chcę. Muszę Państwa zapytać, czy mnie widać i słychać. Prosiłbym, żebyście Państwo odpowiedzieli, ponieważ no, jeżeli Państwo mnie nie widzicie i nie słyszycie, to jest bardzo źle i całe to nasze spotkanie nie miałoby sensu. Powinniście Państwo widzieć mnie w kamerce, widzieć mój pulpit na komputerze oraz słyszeć mój głos. Dziękuję Pani Kamilo, Pani Moniko, że potwierdziliście, że faktycznie mnie widać i słychać. Panu Krzysztofowi też pozdrawiam ekipę z Bukowi. Ja też pozdrawiam ekipę z Bukowi. Może w ogóle wpiszmy, gdzie jesteśmy, skąd Państwo są. Ja siedzę obecnie w Warszawie, a Państwo? W jakich to miejscowościach bierzecie udział w Smart Community Week? Bukowina, województwo pomorskie. Pozdrawiamy Bukowinę. Czekamy na kolejne tutaj miejscowości, natomiast dzisiejsze szkolenie dotyczy programu Smart. Program SMART jest przygotowany na tablice, monitory i jest no, jak gdyby programem, który służy do przygotowania, przeprowadzenia i archiwizacji lekcji. To szkolenie będzie dotyczyło tego, że mamy jakiś przygotowany materiał, który przygotowaliśmy na przykład w domu i przychodzimy na lekcję. Co, w czym, jakie mamy narzędzia i w czym nam może pomóc w prowadzeniu tej lekcji program Smart Notebook. Tak, czyli już było ekipę z Bukowiny, pozdrawiamy województwo pomorskie, Zakrzewo, szkoła podstawowa, Bukowina, Zakrzewo, rozumiem, Jastrzębie-Zdrój też pozdrawiamy i Wodzisław Śląski. Bardzo się cieszę, widać, że grono jest tutaj zacne. Jest nas 10 uczestników i przechodzimy do szkolenia. Przypominam o możliwości zadawania pytań i proszę Państwa o to, no bo te szkolenia online są dosyć trudne, jest jak gdyby mało informacji zwrotnych, Państwa tutaj nie ma. Także każda informacja, każde pytanie jest jak najbardziej potrzebne. Proszę Państwa, chciałem poruszyć takie zagadnienia w dniu dzisiejszym, które mogą pomóc nauczycielowi w czasie
prowadzenia zajęć. To są gesty, czyli za pomocą gestów na tablicy, na monitorze jesteśmy w stanie sterować jak gdyby przygotowanym materiałem. Tak? Później powiem o narzędziach, narzędzia, które kierują uwagę uczniów, czyli możemy kierować tą uwagę, skupiać uczniów na jakichś elementach. To będzie zasłona ekranu, magiczne pióro i zakreślacz. Powiemy również o czymś, co na pewno się na lekcji może przydać, to jest czyszczenie adnotacji, czyli za pomocą jednego przycisku możemy pozbyć się wszystkich naszych adnotacji poczynionych za pomocą pisaków. Tak? Czasami piszemy, aż tych naszych rysunków, adnotacji jest tak dużo, że zaciemniają ten główny obraz. No i tutaj właśnie przyjdzie nam z pomocą takiego czyszczenia adnotacji, zamiast machania ręką z gąbką. Powiemy sobie też również o resetowaniu strony, czyli takiej sytuacji, gdzie chcemy wrócić do stanu naszego ćwiczenia, jaki był na początku, tak? Czyli robiliśmy jakieś ćwiczenie, czy nasi uczniowie robili jakieś ćwiczenie, a później nagle no, jest konieczność taka, żeby wrócić do początku. Oczywiście można to robić za pomocą tonów, cofnij te ostatnie ruchy, no ale jeżeli tych ruchów było bardzo dużo, no to szkoda na to czasu na lekcji. No i to są właściwie te rzeczy, które dotyczą tego, jak można tego smart notebooka na lekcji wykorzystywać. Może tego było niewiele, bo postanowiłem jeszcze uzupełnić to. Pokażę Państwu dwa proste ćwiczenia. Jedno ćwiczenie wymasz, aby ujawnić, drugie przyporządkuj etykiety, które też się na pewno Państwu przydadzą. Pokażę, jak można do strony smart notebooku dodać przeglądarkę internetową. Powiem w końcu o importowaniu prezentacji z programu PowerPoint. Jeżeli mamy jakieś prezentacje, to możemy je sobie zaimportować do programu Smart Notebook. Powiem o drukowaniu materiałów, ale to nie będzie takie drukowanie materiałów, jak robimy normalnie, kiedy drukujemy za pomocą drukarki, tylko będziemy drukować do Smart Notebooka, czyli nie na papier, tylko bezpośrednio na stronę Smart Notebooku. No i na sam koniec chciałbym Państwu powiedzieć, jakie są dostępne zasoby wsparcia, z których możecie korzystać, pracując z oprogramowaniem i urządzeniami firmy Smart. No to zacznijmy od gestów. Jeżeli chodzi o gesty, to tutaj wymieniłem takie gesty, moim zdaniem najważniejsze. Pierwszy gest to jest gest powiększania i zmniejszania, czyli dwoma palcami możemy zmniejszać lub zwiększać obiekty. I drugi taki charakterystyczny gest to jest gest obracania obiektu. No są to gesty, które już weszły nam jak gdyby w krew. Korzystamy ze smartfonów, z tabletów, właśnie tam możemy te gesty wykorzystać. Dodamy nową stronę. Wybierzemy sobie jakiś obraz z galerii, żeby pokazać, jak on może być powiększany lub pomniejszany. Weźmiemy sobie jakąś ładną reprodukcję, no na przykład ten obraz. No i teraz, jeżeli dwoma palcami złapiemy ten obraz, proszę zobaczyć, możemy go powiększać i pomniejszać. Możemy również taki obraz dwoma palcami obracać. Do czego to wykorzystać? No możemy mieć na przykład takie ćwiczenie, gdzie będą różne reprodukcje, ale możemy tych reprodukcji tutaj umieścić więcej, tak, na naszej tablicy. I chcielibyśmy na przykład, żeby uczniowie zidentyfikowali, czy zakwalifikowali, czy to są obrazy o kolorystyce ciemnej, czy jasnej, czy zimnej, czy ciemnej, czy jasnej. No i teraz taka reprodukcja jest za mała dla ucznia, tak, żeby zidentyfikował, więc może podejść do tablicy, powiększyć ten obraz, sprawdzić, obejrzeć go, później zmniejszyć i zakwalifikować do odpowiedniej
do odpowiednich kategorii. Tak? W ten sposób, no, tak można trywialnie powiedzieć, że jesteśmy w stanie więcej upakować tych informacji na naszej stronie w programie SmartNode. Czyli to były te dwa gesty, gest powiększania, zmniejszania obiektu i obracania obiektu. Tutaj mamy jeszcze dwa gesty. Pierwszy gest, o którym chciałem powiedzieć, czyli trzeci gest, o którym chciałem powiedzieć, to jest przejść do kolejnej strony. Prosty gest, jeżeli mamy gdzieś puste miejsce, możemy szybko palcem poruszyć, tak jakbyśmy przewijali kartki na stronie, jakbyśmy kartki w książce przewijali i przechodzimy od strony do strony. Oczywiście możemy to zrobić za pomocą no, tych strzałek, prawda, też, ale czasami no, znajdujemy się w takim miejscu, że łatwiej nam jest po prostu szybko przesunąć. Czyli to jest gest przejść do kolejnej strony w programie SmartNode. No i ostatni gest, to jest gest grupuj, rozgrupuj obiekt. Dodaję nową stronę, klikam kartkę z zielonej opcji. Co to jest grupowanie, rozgrupowywanie obiektów? No zobaczmy na przykładzie kształtu. Weźmy sobie kształty, niech to będzie serce i dwie gwiazdki. Taki kształt. Proszę zobaczyć, że to są oddzielne obiekty. Każdy z tych obiektów oddzielnie się przesuwa, oddzielnie się powiększa, a my chcielibyśmy stworzyć jakiś jeden obiekt, żeby te wszystkie trzy obiekty stały się, zachowywały się jak jeden obiekt. Jak to zrobić? No robi się to bardzo prosto. Po przekątnej prawym przyciskiem myszy przeciągamy, zaznaczamy, czy prawym, lewym przyciskiem myszy zaznaczamy kilka obiektów. Klikamy w górnym prawym rogu któregokolwiek z nich, klikamy funkcję grupuj i wybieramy grupę. Tak to można zrobić, nazwijmy to trywialnie na piechotę. Również możemy rozgrupować, znowu klikając w górnym prawym rogu, klikając rozgrupuj. Natomiast za pomocą gestu, jeżeli zaznaczymy takie obiekty, wystarczy, że potrząśniemy tymi obiektami. I proszę zobaczyć, że te obiekty zostały zgrupowane. Jeżeli zostały zgrupowane, to one zachowują się jak jeden obiekt, czyli wspólnie razem się powiększają, pomniejszają, przesuwają się razem, są jednym obiektem. Odwrotna funkcja, czyli rozgrupowywanie, no to jest potrząśnięcie ponownie tym zgrupowanym obiektem i wtedy zostaje on rozgrupowany. No jest to szybciej, jeżeli używamy gestu, szybciej możemy to zrealizować grupowanie lub rozgrupowywanie niż zaznaczanie, klikanie i wybieranie tych wszystkich opcji, które pokazywałem na początku. Jak to wykorzystać praktycznie? Dodaję nową kartkę z zielonym plusikiem. No załóżmy, że prosimy naszego ucznia, żeby podszedł do tablicy i napisał jakieś zdanie. Uczeń podchodzi i zaczyna pisać. No i jak to często w szkole bywa, przychodzi, nie wiem, przedstawiciele samorządu szkolnego, pielęgniarka, sekretarka, jest jakieś ogłoszenie, że coś się tam ma dziać i wydarzyć. Ta osoba, która pisała przy tablicy, przerywa i wysłuchuje to, co mają do powiedzenia osoby, które przyszły do klasy, kończą, ogłoszenie kończy się, no i uczeń dalej kończy zdanie. Widzimy, że teraz chcielibyśmy to zdanie zamienić na z pisma odręcznego na pismo maszynowe. Ale co się dzieje? Widzimy, że mamy dwa obiekty. Jeden obiekt jest tabli, a drugi jest ca, jest biała. Jeżeli klikniemy w górnym prawym rogu, widzimy, że one są rozpoznawane jako osobne słowo. Co zrobić? Zaznaczyć i zastosować gest grupowania. Klikamy w górnym prawym rogu i proszę zobaczyć, że już nasz program prawidłowo rozpoznał całe zdanie. I do tego możemy te gesty wykorzystać. Reasumując, poznaliśmy cztery gesty. Gest powiększania, zmniejszania, obracania, przechodzenia od strony do strony, cofania się, no i ostatni grupuj, rozgrupuj. Mam nadzieję, że na lekcji widzicie Państwo, że może być to przydatne do tego, żeby sterować pracą tablicy, pracą przygotowanego materiału.
i przyda się to na lekcji, bo jest szybciej i wygodniej. Kolejna rzecz, którą już zapowiadałem, to są dwa ćwiczenia interaktywne. Chciałem Państwu pokazać takie bardzo proste. To ćwiczenie nazywa się Wymasz, aby ujawnić odpowiedź. Wykorzystamy tu taką właściwość, którą ma program SmartBook, że jeżeli weźmiemy jakiś kształt, który to nasza gwiazda, jeżeli z galerii wyciągniemy jakiś obrazek, jeżeli weźmiemy na przykład jakiś tekst, wpiszemy z klawiatury, jeżeli weźmiemy jakieś tam linie na przykład i dodatkowo weźmiemy pisaki, tymi pisakami coś tu będziemy pisać, bo mogą być najróżniejsze pisaki, pióro do kaligrafii, kredka, zakreślacze, co tam jeszcze, pióro kreatywne, czyli pióra. I teraz weźmiemy gąbkę i będziemy chcieli to zetrzeć. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Bierzemy gąbkę, ścieramy. Co się ściera? Ścierają się tylko te obiekty na tablicy, które powstały za pomocą pisaków. Wszystkie inne, nie, takie, które nie pochodzą, nie są pisakami, widzimy, że one zostają. I teraz wykorzystamy właśnie to do przygotowania ćwiczeń. Dodaję nową stronę, na czystą kartkę. Pokażę to na przykładzie, jak to można zrobić. No załóżmy, że jestem nauczycielem muzyki i chciałem zrobić dla moich uczniów taką zagadkę, o jakim instrumencie dzisiaj na lekcji będziemy mówić. Czyli będzie, ukryję rysunek instrumentu, o którym będzie dzisiejsza lekcja, i uczniowie będą mieli szansę na to, żeby odgadnąć, co to jest, co to za instrument. Wybrałem sobie z galerii obrazek, bo musimy mieć jakiś obraz. Wybiorę jeszcze dodatkowo, a zaraz powiem po co, prostokąt z zaokrąglonymi rogami. No i teraz przystąpię do ukrywania przed wzrokiem uczniów tego obrazu. W tym celu biorę pisak, najzwyklejsze pióro i ustalam kolor pióra na taki, jaki jest tło. Kolor tła biały, więc wybieram, czyli pisak pisał kolorem białym, biorę najgrubszy pisak, jaki może być. No i teraz proszę zobaczyć, pracowicie tym pisakiem zamazuję, ukrywam przed wzrokiem moich uczniów ukryty tutaj przygotowany obrazek. O, nie widać już. Po co był ten kształt prostokąta z zaokrąglonymi rogami? No jeżeli bym prosił ucznia lub na przykład za jakiś czas wrócił do tego ćwiczenia, no to żebym nie szukał, gdzie ono jest ukryte i nie mazał tą gąbką po całej stronie, tylko właśnie w tym miejscu, które zaznaczyłem. No i zaczyna się lekcja i mówię, dzisiaj na lekcji będziemy mówić o jakimś instrumencie. Kto zgadnie, co to za instrument, dostanie na przykład ocenę 6. No, być może ktoś trafi i odgadnie. A jeżeli się nie udało, to teraz wziąłem narzędzie gąbka i na przykład tak dotykam gdzieś tam w różnych miejscach. No i teraz kto odgadnie, dostanie na przykład 5. No, załóżmy się, nie odgadł, no to dalej teraz mogę odsłaniać na 4. No i tak w ten sposób mogę z moimi uczniami się bawić po to, żeby zobaczyć, kiedy uczniowie odgadną, jaki instrument tutaj został ukryty. Oczywiście można też zamiast klikać, po prostu przesuwać, odsłaniać ukryty obiekt. Tak to działa. Bardzo proste, moim zdaniem efektowne ćwiczenie. Możemy to oczywiście wykorzystać na przykład na lekcji matematyki. Weźmy narzędzie tekst, wpiszmy jakieś przykłady z klawiatury. No niech to będzie 23 plus 23 równa się 46. Kolejny przykład, 45 minus 5 równa się 40. Jakiś tam przykład. O, minus 1 równa się 99. Proste przykłady. Oczywiście możemy sobie jakieś inne ułożyć. No i gdzieś tam, prawda,
te przykłady umieszczam. Teraz biorę pisak. Przypominam, że pisak musi być w kolorze tła, czy może być w kolorze tła, kolor biały, no i ukrywam odpowiedzi lub jakieś tam na przykład składniki tego naszego działania. Tu możemy jeszcze, jak chcemy, żeby uczeń podszedł i wpisał odpowiedź w kratkę, no to możemy tutaj gdzieś te kratki umieścić, żeby to była odpowiedź. Sklonowałem te trzy kratki, tak żeby każdy przykład miał odpowiedź. No i uczeń podchodzi do tablicy i udziela odpowiedzi. 23 plus 23, no to 46. Ile, od jakiej liczby trzeba odjąć 5, żeby uzyskać wynik 40? No to uczeń na przykład 48. Ile trzeba odjąć od 100, żeby uzyskać 99? No i uczeń wpisał swoją odpowiedź. No i teraz mówimy do uczeń, sprawdź, czy poprawnie to zrobiłeś. No i uczeń bierze gąbkę i odsłania swoje odpowiedzi i sprawdza, czy wykonał to w sposób prawidłowy, czy nieprawidłowy. Kolejnym sposobem mogą być na przykład zdania z lukami. Czy mamy wpisane jakieś zdania, ukrywamy słowa, i uczniowie też sprawdzają poprawność, czyli ćwiczenie proste, które ja nazwałem proste ćwiczenie interaktywne, wymasz, aby ujawnić odpowiedź. Obiecałem Państwu dwa takie ćwiczenia, teraz pokażę drugie też na przykładzie, przyporządkuj etykiety. Często jak mamy jakieś rysunki w podręcznikach schematyczne, czy ma jakieś, gdzie są wyróżniane jakieś elementy, są zaznaczane no, tak zwane etykiety, tak? Czyli opisane są te rysunki czy zdjęcia. No i najczęściej to są jakieś kreski takie, które wskazują nazwę danego elementu czy danej części. Zrobimy tu podobnie. Załóżmy, że jestem nauczycielem biologii, uczyłem uczniów na temat oka i chciałbym teraz sprawdzić, czy uczniowie znają poszczególne nazwy tych części oka. Więc potrzebuję rysunek oka. Gdzie szukam? Szukam w galerii. Uruchamiam klawiaturę, wpisuję tutaj słowo kluczowe oko i naciskam lupę. Program przeszukuje całą zawartość, więc teraz klikamy, potrzebuję obrazu, więc klikamy w słowo obrazy, no i patrzymy, jest piękny przedmiot oka, który nam tutaj do tego ćwiczenia jak najbardziej się przyda. Mamy nasze oko, teraz musimy zaznaczyć elementy oka, które mają być przez uczniów rozpoznane. W tym celu bierzemy narzędzie linia, wybiorę taką linię, która kończy się strzałką, no i zaznaczam teraz poszczególne elementy, które uczeń ma zidentyfikować na tym rysunku. No i właściwie ćwiczenie jest gotowe. Możemy poprosić ucznia, żeby podszedł do tablicy i na przykład nazwał te elementy, opisał. Tak? Może być to dla ucznia trudne, bo uczeń musi pamiętać te wszystkie nazwy. Więc jeżeli chcemy mu uprościć to ćwiczenie, pomóc, możemy znowu wziąć narzędzie tekst i za pomocą tego narzędzia wypisać wszystkie nazwy tych elementów, czyli soczewka. Oczywiście nauczyciel nie będzie tego robił na tablicy, prawda? Tylko usiądzie sobie w domu. Soczewka, lodówka przy komputerze, tamką ulubionego płynu, nerw. No i ostatni, ciało szpisty. Ja za każdym razem klikałem obok, jak gdyby nowe pole tekstowe. Czemu tak robiłem? No bo nie chciałem, żeby to było wszystko wypisane tak ciurkiem, tak? Soczewka, ciało szpisty, rogówka, tylko żeby to były obiekty, które uczeń może przesuwać, tak? No i tutaj robimy sobie taką chmurę. No i teraz prosimy ucznia, żeby podszedł do tablicy, uczeń sobie losuje jakieś słowo, ciało szpista. No i w ten sposób szpista znowu losuje, a nerw wzrokowy na to tutaj. No i w ten sposób właśnie rozwiązuje nasze ćwiczenie. Przy porządku etykiety. Oczywiście to ćwiczenie może być zastosowane na różnych przedmiotach,
historia, zamek górny, zamek dolny, Podzamcze, geografia, warstwy roślinności w górach. Na matematyce bryły, prawda, czyli przestrzenie, czyli podstawa, krawędź, ściana boczna i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy dalej. Na pewno na lekcji przydadzą nam się narzędzia, które kierują uwagę uczniów, tak, czyli skierowują tą uwagę uczniów. Powiemy sobie o trzech takich rzeczach, trzech narzędziach, to będzie zasłona ekranu, magiczne pióro i zakreślacze. One na pewno nam na lekcji się przydadzą. Zaczynamy od zasłony ekranu, albo cienia ekranu, ona jest różnie nazywana. Używamy go, czy uruchamiamy, naciskając taką oto ikonę jakby roletki, no i na wyświetlany obraz jest spuszczana taka zasłona, która zasłania to, co jest pod spodem. Uczeń nie widzi tego, co tutaj jest. Nasza zasłona ma cztery takie wgłębienia i jak złapiemy za takie wgłębienie, to możemy odsłaniać to, co ukryliśmy pod spodem. No jeżeli byśmy to było na przykład dyktando z pamięci, no to moglibyśmy po prostu użyć takiego tutaj przycisku odsłoni, uczniowie przeczytają kilka razy, no i znowu naciśniemy naszą ikonę i przykryjemy to, co jest pod spodem. Żeby powiedzieć Państwu wszystko na temat obsługi cienia ekranu czy zasłony ekranu, możemy zmieniać kolor tej zasłony. Jeżeli klikniemy w innym, czy dotkniemy w innym miejscu niż te nasze cztery punkty, to proszę zobaczyć, że zmienia się kolor. Możemy sobie dobrać taki kolor tej zasłony, jaka nam jest potrzebna. Jak to wykorzystać? No proszę bardzo. Na lekcji historii omawiam z uczniami dynastii Jakielonów, opowiadam, chcę opowiedzieć o królach, którzy tworzyli tą dynastię. I tu mam taką listę. No i jak zaczynam od Władysława II Jagiełło, mówię, jakie były lata panowania tego króla, co było najważniejszego, że to była Unia Personalna z Litwą. No i teraz uczeń, jeżeli na przykład na chwilę się rozproszy i później znowu się skupi, no to wie, że już teraz nauczyciel mówi o Władysławie III Warmeńczyku. Czyli jak gdyby uczniowie podążają za naszym wykładem, opowieścią, czy jak to tam nazwać. Jeżeli byśmy wyświetlili tak po prostu wszystko, no to jak uczeń na chwilę przestanie słuchać, no to może być problemy o czym wtedy nauczyciel. Ale jeżeli mamy naszą przysłonę ekranu, to ona jak gdyby wskazuje, o jakim królu teraz nauczyciel opowiada. Do czego możemy jeszcze wykorzystać tą naszą przysłonę? No możemy, czy cień ekranu. Możemy zrobić dla uczniów taką zabawę. Na przykład omówiliśmy już całą dynastię, to teraz odsłaniamy. No i uczniowie widzą lata panowania, a teraz na przykład cała klasa chórem musi wymienić tych wszystkich władców dynastii Jagiellonów. No i od razu możemy sprawdzić, czy klasa się nie pomyliła i dobrze odpowiedziała. Jeżeli mają już jakieś trudności, to można odsłonić na przykład pierwsze litery z nazw, tak żebyśmy je lepiej widzieli. Na kolejnej lekcji, jak chcemy zobaczyć, co uczniowie zapamiętali, możemy znowu wykorzystać tę samą planszę, ale odsłonić teraz z drugiej strony. I teraz uczniowie widzą poszczególnych władców, a mogą, mają odpowiedzieć, jakie były lata panowania tych władców. I też od razu możemy sprawdzić. Inny przykład, no to jest przygotowywanie różnych odpowiedzi przez nauczyciela, czyli nauczyciel, uczeń ma wykonać jakieś zadanie, a później sam sprawdzi jego poprawność. No i polecenie jest takie, co jest stolicą, jakie miasto jest stolicą Francji, zaznacz na mapie konturowej. No i uczeń podchodzi, pisze, że to jest Paryż. No i Paryż to tutaj stolica, to na środku. No i nauczyciel przygotował odpowiedź i mówi, no sprawdź, czy poprawnie odpowiedziałeś. Uczeń odsłania. Paryż dobrze odpowiedział, no ale trochę źle umieścił, więc może popatrzeć i spróbować poprawić swoją odpowiedź. Czyli ukryliśmy odpowiedź i uczeń sam może sprawdzić, czy odpowiedział w sposób prawidłowy. To był cień ekranu, zasłona ekranu. Kolejne narzędzie, nazwane narzędzie magiczne pióro. Jest to pióro, pióra, jak przypominam, mieszczą się tutaj. Jak klikniemy w aktualne pióro, to otwiera nam się cała paleta piór i magiczne pióro to jest przedostatnie.
Te magiczne pióro, te magiczne pióro ma trzy funkcje. Funkcja pierwsza to jest lupa. Jeżeli narysuję prostokąt za pomocą naszego magicznego pióra, uruchomię narzędzie, które nazywa się lupa. Jeżeli stanę tutaj na tym niebieskim polu, to możemy sobie zmienić kształt tej lupy. Oczywiście lupę możemy przesuwać nad obrazem. Tu na dole jeszcze mamy takie kółeczko, za pomocą którego możemy zmniejszać lub zwiększać stopień powiększenia naszej lupy. Czyli jeżeli chcemy zwrócić uwagę naszych uczniów na jakiś obiekt w większej całości, powiększyć fragment, to możemy właśnie zastosować narzędzie lupa. Prostokąt narysowany za pomocą narzędzia magicznego. W górnym prawym rogu krzyżyk, jego naciśnięcie powoduje, że wychodzimy z tej opcji. Druga funkcja to jest reflektor. Mamy tutaj proces. Ten proces jest na jednym rysunku. Do każdego etapu procesu jest właśnie rysunek. No i nauczyciel opowiada o tym procesie. No i oczywiście znowu, jak uczeń przestanie uważać, to nie bardzo wie, o którym etapie nauczyciel mówi. Jeżeli by użył nauczyciel reflektora w magicznym piórze i narysował okrąg albo elipsę, to uruchomi mechanizm, który właśnie nazywa się lupa. No i jest jak gdyby podświetlony ten fragment, który nauczyciel zaznaczył. No i możemy, jak omawia kolejne etapy, przechodzi po prostu od etapu do etapu. No i uczeń, jak przestanie słuchać, a później znowu skupi się na tym, co mówi nauczyciel, no to już nie ma wątpliwości, prawda, o jakim etapie nauczyciel mówi. No i widzimy, że możemy przesuwać tutaj ten nasz reflektor. Można to oczywiście powiększyć i wskazywać wybrane fragmenty większej całości. W górnym prawym rogu X, który wychodzi z tego naszego magicznego pióra, z tej funkcji reflektor. Tu taki przykład. No, moja pani nauczycielka, jak uczyła mnie zbiorów, no to robiła tak, że rysowano oczywiście kredy na tablicy, no i tutaj były jakieś tam przykłady. Załóżmy gwiazdę. No i to była jakaś część wspólna, teraz pojedynczy. No i co robiła nauczycielka? No mówiła, tu nie patrzcie, tu wypatrzcie. Tu nie patrzcie, tu patrzcie. A teraz tu jakoś patrzcie. Tak? I w ten sposób starała się zasłonić swoimi rękami. Jeżeli miałaby to magiczne pióro, to proszę zobaczyć, jak w łatwy sposób mogłaby te poszczególne zbiory omówić, tak, że to jest taki zbiór, wiadomo, na co uczniowie mają patrzeć, a jeżeli byś chciał mówić o części wspólnej, no to mamy tutaj zaznaczone części wspólne. I ostatnia funkcja magicznego pióra, poznaliśmy już lupę, rysujemy prostokąt, poznaliśmy reflektor, rysujemy koło lub elipsę, a teraz poznamy znikający atrament. Załóżmy, że przygotowałem dla moich uczniów takie zadanie, gdzie uczniowie mają przyporządkować etykiety. Ale uczniowie, no proszę pana, nie bardzo umiemy, czy mógłby pan nam coś podpowiedzieć. Co nauczyciel może zrobić? No może powiedzieć, tak, zamachać rękami, może za uczniów rozwiązać i samemu poprzesuwać te rzeczy, ale jeżeli użyje magicznego pióra, to w czasie tłumaczenia, jak rozwiązać to ćwiczenie, o co w nim chodzi, może użyć magicznego pióra. I proszę zobaczyć, że pokazał, wytłumaczył uczniom, na czym polega to zadanie, o co tu chodzi, a później ten magiczny atrament zniknął. No i teraz mówi, no to już wytłumaczyłem wam, chyba wiecie, o co chodzi, niech ktoś przyjdzie i rozwiąże sam. No i teraz uczeń podejdzie i rozwiąże, przyporządkuje te etykiety. Czyli nauczyciel nie wykonał tego bezpośrednio za uczniów, tylko wytłumaczył im, ale dał im szansę również na to, żeby to ćwiczenie już później samodzielnie rozwiązać. W
To była nasza trzecia funkcja. No i ostatnia z naszych funkcji, mówiliśmy o zakreślaczu, który też jest w stanie skupiać uwagę uczniów. Zakreślacz to jest jedną z pisaków. No i działa tak, jak zwykły zakreślacz analogowy, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś tekst źródłowy, to możemy w nim zaznaczyć, prawda, poszczególne zdania, słowa, tak? Widać po prostu spod tego naszego zakreślacza to, co tutaj mówiliśmy, o czym rysowaliśmy. To były nasze trzy narzędzia służące do skupiania czy kierowania uwagą naszych uczniów, czyli zasłona ekranu, magiczne pióro, reflektor, lupa, znikający atrament i na samym końcu powiedzieliśmy o zakreślaczu. Przechodźmy teraz dalej, chyba że Państwo macie jakieś pytania. Czy jakieś pytania są? Nie, no to dobrze, albo nie. Przeglądarka internetowa. Możemy do naszego programu Smart Notebook włożyć przeglądarkę internetową. Jak to zrobić? Klikamy w menu tekstowe wstaw, wybieramy przeglądarkę internetową i na naszej stronie w programie Smart Notebook pojawi się przeglądarka internetowa. To działa tak jak zwykła przeglądarka, możemy tu wpisać jakiś adres. Nacisnąć Enter, no i jeżeli się nie pomyliliśmy, to powinna zostać wyświetlona strona o adresie, który żeśmy tutaj wpisali. No i jest to oczywiście, jak Państwo widzicie, żywa taka strona, czyli możemy na przykład klikać w jakieś tam linki, możemy przechodzić do innych podstron na tej stronie. A to, co jest ciekawe, co mi się podoba w tej przeglądarce, to jest to, że mogę pewne elementy, pewne zdjęcia wyciągnąć z tej przeglądarki i włożyć do swojej lekcji. Czyli mogę zaznaczyć na przykład jakieś wyrazy, jakieś fragmenty materiału źródłowego i wyciągnąć je na zewnątrz. Również mogę zrobić to z rysunkami, z obiektami, ze zdjęciami i te zdjęcia też będą częścią mojej lekcji, tak? Czyli wyjąłem ze strony i dodałem gdzieś tutaj, potrzebuję je do czegoś na przykład. To była przeglądarka internetowa. Importowanie prezentacji z programu PowerPoint. Tutaj, proszę Państwa, wygląda to tak, że możemy mieć różnego rodzaju prezentacje, które przygotowaliśmy sobie. Na przykład do tej pory nasza klasa była wyposażona w projektor, a my teraz mamy tablicę interaktywną Smarta lub monitor Smarta i chcielibyśmy skorzystać z tych prezentacji i coś z nimi zrobić. Możemy je zaimportować. Jak to zrobić? Musimy otworzyć nowe okno Smart Notebooka. Tutaj mamy Smart Notebook, to otwieram nowe okno. I muszę mieć gdzieś zapisane te prezentacje, no nie wiem, na dysku twardym czy na pendrive'ie. I klikam plik, importuj i znajdujemy miejsce, gdzie znajdują się ta nasza prezentacja, gdzie się znajduje. Szukamy sobie katalogu, gdzie jest zapisana nasza prezentacja w programie. No i tutaj mam taki plik, klikam otwórz. No i teraz program Smart Notebook będzie importował tą prezentację. Zadaje mi pytanie, czy chcę, żeby to były strony programu Smart Notebook, żeby ten import odbył się w taki sposób, że później będę miał możliwość jeszcze edytować te obiekty,
czy też na przykład nie, chcę, żeby to były po prostu obrazy, czyli jakby zdjęcia slajdów z programu PowerPoint. Wybieram drugą opcję, klikam OK. No i teraz mam informację, że jest konwersja tego pliku i konwertuję taką prezentację, która stanie się plikiem programu Smart Notebook. Jeden slajd w programie jeden slajd w programie Microsoft PowerPoint stanie się jednym slajdem w programie Smart Notebook. No i tutaj mam zaimportowane tą prezentację i możemy tutaj na przykład coś jeszcze dodać, na przykład takie ćwiczenie interaktywne zrobić, że uczniowie mają na przykład przyporządkować nazwy do poszczególnych rysunków, czyli poszczególnych zdjęć. W Londynie mają uczniowie wybrać nazwy, przyporządkować wcześniej omówionych zabytków, czy sławnych miejsc w Londynie. Jakieś pytanie? Nie. Jest już nas 11, czyli ktoś przybył. Czyli tak, w ten sposób wydaje mi się, że prosto można zaimportować tę prezentację programu PowerPoint i przekształcić ją tą prezentację na dynamiczne ćwiczenia interaktywne. Pokazałem to na przykładzie takiego porządkowania, tak, gdzie uczniowie mają przyporządkować nazwy do zabytków czy sławnych miejsc w Londynie. Kolejna rzecz to jest czyszczenie adnotacji. Bardzo pożyteczna funkcja, która może przydać się na lekcji. Często zaznaczamy, piszemy, rysujemy w czasie tłumaczenia dużo kreślimy po tablicy. No w pewnym momencie może być tego tak dużo, że zaciemnia nam po prostu to, co prezentujemy. No, oczywiście mogę wziąć gąbkę i gąbką tam wycierać, ale czasami nie ma na to czasu, szkoda. Klikamy w menu tekstowe edytuj i wybieramy funkcję wyczyść atrament ze strony. No i wszystko, co było za pomocą pisaków piór naniesione, znika i mamy jak gdyby nowy czysty obraz. Podobna funkcjonalność jest w przypadku resetowania stron. Pokażę na przykładzie. No mam jakieś ćwiczenie, widzicie Państwo. W tym ćwiczeniu uczniowie liczą na konkretach, czyli wyciągają jabłuszka z misek i liczą, robią na tym obliczenia takie kółkowe. No i tutaj jest 1, 2, czyli pisze odpowiedź tak. 1, 2, 3, 4, 5, pisze odpowiedź 5. No i doszliśmy do takiego etapu, coś tu się zagmatwało, albo chcemy z inną klasą, albo inna osoba chcemy, żeby to ćwiczenie wykonała. Chcemy wrócić do stanu tego ćwiczenia takiego, jaki był, kiedy żeśmy go otworzyli z dysku twardego. Czyli wracamy do tego stanu. Oczywiście można by było tutaj klikać tym przyciskiem wstecz, ale no czasami szkoda też czasu, więc klikamy w menu tekstowe edytuj i klikamy resetuj stronę. Program nas pyta, czy jesteśmy pewni, ponieważ tego kroku nie można cofnąć. Jeżeli jesteśmy pewni, klikamy resetuj stronę i widzimy, że nasza strona programu Smart wróciła do stanu, jak otworzyliśmy go z dysku twardego. To było resetowanie strony. Drukowanie materiałów do aplikacji Smart Notebook. Sprawdzę, czy jest jakieś pytanie. Czyli mamy drukarkę, taką wirtualną, która pozwala nam na drukowanie elementów czy stron nie na papier, tylko do programu Smart Notebook. Mamy tutaj na przykład taką broszurę, która dotyczy hymnu Polski. No i potrzebuję tutaj na przykład tekst. Tak? Tekst jest na stronie czwartej, potrzebuję tekstu ze strony czwartej, a może jeszcze potrzebuję na przykład nut, żeby coś tam z dziećmi omówić, który jest na stronie piątej. No i chciałbym wydrukować to. Co robię? Klikam oczywiście w programie, który to jest akurat PDF, w programie do tego, co jest potrzebne
klikam w ikonę, która pozwala nam na wydrukowanie PDF-u. Nie postępuję tak jak z drukarką. Wybieram drukarkę. Jak zainstalujemy oprogramowanie Smart Notebook w systemie, pojawi się drukarka, która nazywa się Send to Smart Notebook, więc wybieram Send to Smart Notebook i wybieram, że mają być to strony, ma być to strona czwarta i piąta. One będą potrzebne do mojej lekcji, strony czwarta i piąta. Spisuję, przekasuję. I klikam druk. No oczywiście tam jeszcze inne są funkcje, tak jak w drukarce, prawda? No i teraz powinien się otworzyć nam program Smart Notebook i zamiast wydrukowanego na kartce tekstu hymnu Polski będę miał na przykład jeszcze wydrukowany głos, czy melodię, będę miał wydrukowany również no, głos z fortepianu, czyli akompaniament. No i proszę zobaczyć, że mamy tutaj tekst. To jest strona, czyli każda strona, która normalnie byłaby wydrukowana na papierze, na drukarce zwykłej, tu jest wydrukowana do programu Smart Notebook. Możemy oczywiście powiększyć sobie taką stronę. Zmienimy skalę. Potrzebujemy ty. Mamy ty. Mogę też tutaj wziąć, na przykład zaznaczyć akcenty, pazurę. No i praca już z materiałem. Co możemy drukować? No wszystkie programy, które mają możliwość wydrukowania czegoś na drukarce, możemy wydrukować do programu Smartphone. Wybieramy tylko tą wirtualną drukarkę Send to Smart Notebook. Dobrze, przechodzimy do ostatniej naszej części, czyli zasobów internetowych. Pozwolicie Państwo, że sobie usiądę. Jeżeli chodzi o zasoby internetowe, które Państwo mogą się przydać, to polecam Państwu stronę, która nazywa się www.tablice.net.pl. Ja Państwu te adresy wszystkie prześlę. To jest strona, która jest skierowana do nauczycieli, którzy korzystają z oprogramowania i urządzeń smarta. No i jej zadaniem jest wspieranie Państwa. Co tu znajdziemy? Znajdziemy na tej stronie po pierwsze coś takiego, co nazywa się lekcje. Mamy gotowe lekcje, przygotowane przez nauczycieli, które możemy przeszukiwać za pomocą na przykład przedmiotów, za pomocą etapu edukacyjnego. Jeżeli klikniemy wyszukaj, to zobaczymy z danego przedmiotu na danym poziomie edukacyjnym lekcje, które możemy sobie pobierać. Mamy informacje. Do czego one mogą nam służyć? No mogą być jak gdyby gotowcem, który wykorzystamy. Mogą być inspiracją, może być jakaś tam ćwiczenie jedno, czy jakaś ciekawa strona, z której możemy skorzystać. Oprócz lekcji mamy różne materiały szkoleniowe, czyli szkolenia. Te materiały szkoleniowe są trojakiego rodzaju. Po pierwsze, to są różnego rodzaju drukowane samouczki, szybki start, czy no jakieś rzeczy, które nauczyciel może wykorzystać do samokształcenia. Pobieramy jako PDF i po prostu sobie czytamy i staramy się, że tak powiem, zaprezentowane tam rzeczy realizować. Druga rzecz to mamy na YouTubie taki profil. Na tym profilu na YouTubie mamy również filmy szkoleniowe. Jeżeli klikniemy w playlisty, to w tych playlistach na przykład znajdziemy jakieś tam filmy dotyczące różnych funkcjonalności, jakie ma program Smart Notebook. Staramy się, żeby te filmy były krótkie, 3-5-minutowe. Każdy film dotyczy jednej funkcjonalności. Widzimy pulpit osoby, która siedzi przed komputerem i jest głos, który tam opowiada nam o tym, jak takie ćwiczenie przygotować.
Po obejrzeniu filmu staramy się no, samodzielnie już takie ćwiczenie wykonać. No i trzeci rodzaj to są szkolenia online, w których Państwo teraz bierzecie udział. Ostatnią rzeczą, którą chciałem wspomnieć, jeżeli chodzi o tablicę, stronę www.tablica.net.pl, to jest dział wsparcie. Często Państwo macie różne pytania, nie wiecie, jak coś zrobić, no to staramy się tutaj umieszczać właśnie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w postaci takich instrukcji rysunkowych. Drugą stroną, czy drugą rzeczą, którą robimy i zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo korzystali, to jest oczywiście Facebook i mamy taką stronę Tablica Smart w mojej klasie, skrót TSWMK, na której na bieżąco możemy informować się o jakichś nowościach, konkursach, tym, co pojawia się, jest dostępne w naszych związanych ze smartem rzeczach. To tyle. Tych stron oczywiście jest więcej, są strony producenta. Żeby Państwu czasu nie zabierać, na Państwa adresy mailowe trafią linki z całym tym materiałem szkoleniowym, jak również z tym, co w internecie jest dostępne, z czego Państwo możecie korzystać. Czy macie Państwo jakieś pytania? Czy są jakieś pytania? Dziękujemy za sympatyczne szkolenie. Ja również dziękuję. Cieszę się, że był już sympatyczny. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, no to oczywiście w mailu będzie mój adres mailowy. Proszę pisać, znaczy znacie Państwo ten adres, proszę pisać. Można zadawać pytania, pomysły, może Państwo jakieś macie, które wspólnie możemy zrealizować. Dobrze, ja również serdecznie Państwu dziękuję. Jeżeli Państwo czekacie na kolejne szkolenie, które zacznie się o godzinie 16, przypominam, klikamy w czerwoną słuchaweczkę, otwieramy zaproszenie, które jest wysłane na godzinę 16 przeze mnie i łączymy się z nowym tym spotkaniem, bo to spotkanie wszyscy opuszczamy. Jeżeli ktoś już kończy na dzisiaj, to serdecznie dziękuję. Bardzo było mi miło. Pozdrawiam Państwa. Cieszę się, że Państwo razem z nami braliście udział w Smart Community Weeks, czyli w tygodniu społeczności Smart.